Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu pierwszej sesji w nowym miesiącu. No, sesja, która nie rozpieszcza na pewno inwestorów na naszym parkiecie. Zaraz się przekonamy w szczegółach, co ciekawego na nim się dzieje. Zerkniemy na rynek światowy i na rynek krypto. I jak to cię interesuje, to zapraszam do pozostania ze mną. A jak zostaje, rzuć łapę w górę komentarz. A dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, są tutaj pierwszy raz, zapraszam do subskrypcji dzwoneczka, aby pozostać ze mną na dłużej. Mam sporo dzisiaj informacji. Jak masz jakieś fajne, ciekawe newsy, które być może szarpną rynkami od jutra, to daj znać w komentarzu, aby wszyscy widzowie mogli się z tym zapoznać. A ja już przechodzę od razu z informacjami. Chińska cyfrowa waluta trafiła na rynek na chwilę. W ostatni weekend klienci chińskiego banku CCB mogli zobaczyć już, jak będzie wyglądać cyfrowy portfel przechowujący juana. Nie była to jednak rynkowa premiera przy wyczekiwanej nowości, a raczej wynik nieuwagi pracowników instytucji biorącej udział w testach. No, pytanie, co się z nimi stało. No i pytanie, czy to oczywiście nie jest podpucha, czy czasami Chiny nie chciały pokazać już całemu światu, że ich prace są na tyle zaawansowane, że już są bardzo blisko tego, żeby ta ich cyfrowa waluta ujrzała światło dzienne. No i to może być już zmierzch gotówki, przynajmniej w tym kraju, a potem pewnie się rozleje to na cały świat. I lecimy dalej. Podzielona Tesla wciąż drożeje. Musk goni Gatesa. Podział akcji Tesli przełożył się na kolejny silny wzrost wyceny spółki. W efekcie Elon Musk już jest trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie. Widzimy, że w poniedziałek nastąpił split w stosunku 5 do 1 akcji Tesli, które kosztowały wcześniej 2200 dolarów, a po splicie za jedną akcję trzeba było zapłacić 440 dolarów, czyli dla szarego Amerykanina stało się to o wiele bardziej dostępne, a wiemy, że bardzo dużo ludzi patrzy przez pryzmat ceny za akcję, nie doszukuje się jakichś wskaźników i innych rzeczy, po prostu patrzy, czy ich na to stać, czy nie, czy mogą mieć takie akcje w portfelu, no ale jak kosztowała 2200 dolarów jedna akcja, no to jest to bardzo dobry ruch taktyczny od strony Tesli i zobaczmy, że Tesla tutaj podrożała już w tym roku o 515%. Warto dodać, że od ogłoszenia zamiaru splitu walory spółki zdrożały o 81%. W tym samym czasie indeks S&P 500 zyskał jedynie 5%, zaś od początku roku jest na plusie od 8,34%. I popatrz, to jest efekt Tesli, tak to można nazywać. Pytanie, już pewnie pełno ludzi ostrzy sobie rączki na to, żeby przyszortować Tesla. Chyba jednak muszą jeszcze z tym poczekać. I lecimy dalej. Lepsze prognozy dla niemieckiej gospodarki. Spadek PKB Niemiec w 2020 roku spowodowany kryzysem związany z pandemią szkodnika wyniesie 5,8% i będzie niższy niż prognozowany wcześniej 6,3%, powiedział we wtorek niemiecki minister gospodarki. I lecimy dalej. Amazon dostał pozwolenie na dostarczanie zakupów dronem i to jest kolejna rewolucja, za którą stoi Amazon. Zobaczymy, czy również się ona kiedyś rozleje na resztę świata. Amazon dostarczy zakupy w 30 minut za pomocą dronów. Firma Jeffa Bezosa otrzymała certyfikat od amerykańskiej Federalnej Agencji Lotnictwa, czyli będzie mogła tutaj na terenie Stanów przesyłać sobie dronami przesyłki o wadze do 5 funtów, czyli 2,27 kg i w odległości do 15 mil, czyli nieco ponad 24 km. I lecimy dalej. Widzimy, że co tutaj mamy. Najgorsze wyniki gospodarcze od 40 lat w Indiach. Mimo rekordowej liczby zarażeń szkodnikiem, kiepska sytuacja ekonomiczna zmusiła indyjskie władze do otwarcia gospodarki. Według dziennika The Economist Times gospodarkę Indii dotknęła pierwsze spowolnienie od 40 lat i widzimy, że tutaj PKB zanotowało spadek na poziomie 23,9%, czyli naprawdę jest słabo. I lecimy dalej. Jeżeli chodzi o obywatele grupy Wyszehradzkiej, łatwiej wjadą na Węgry i to jest ukłon oczywiście do tej grupy, że od 1 września, jak będziesz miał test negatywny na szkodnika, to i oczywiście zabukowany nocleg, no to będziesz mógł się przemieszczać właśnie na terenie Węgier. I lecimy dalej. Co tutaj mamy? Łukaszenka o możliwym zamknięciu zachodniej granicy, czyli duże kraje unijne nie wprowadziły sankcji wobec Białorusi, ponieważ wiedzą, że możemy zamknąć granicę, powiedział we wtorek prezydent, komentując restrykcje nałożone przez Litwę, Łotwę i Estonię. I coś tutaj jeszcze widziałem o Niemiecach, gdzie to jest? Silniejszy kraj rozumieją, że Białorusią nie należy że z Białorusią nie należy zadzierać. Przecież możemy zamknąć granicę i niemieckie towary nie będą mogły tak łatwo dotrzeć na wschód, ocenił Łukaszenka. Jego zdaniem właśnie dlatego duże kraje Unii nie wprowadziły sankcji wobec Białorusi, a dały komendę bierz go krajom bałtyckim. No, skoro mają tam interesy Niemcy, no to wiadomo, że będą tego pilnować. I lecimy dalej. Ceny ropy w USA rosną. Ceny ropy na amerykańskiej giełdzie paliw rosną. Takiej sytuacji sprzyja słaby kurs dolara USA, waluty, w której wyceniane są surowce, a także spodziewany w USA spadek zapasów ropy, podają maklerzy.
I zaraz zobaczymy, jak to wygląda na kursie. Lecimy dalej. Ceny miedzi w Nowym Jorku najwyższe od 2 lat. Zobaczymy, czy to się przekłada na to, co się dzieje na KGH-u. Notowania miedzi na giełdzie LME w Londynie są na najwyższym poziomie od 2 lat. Ceny metalu wspierają dobre dane makro z Chin i słaby dolar. I zobaczymy, jak to oczywiście będzie się przekładać potem na KGH. I zobaczmy, do ilu to doszło. 6770 dolarów za tonę. I lecimy dalej. Euro PMI, Wielka Brytania przed Unią Europejską. W sierpniu europejski przemysł zrobił kolejny krok w kierunku normalności. Dla trwałości odbicia kluczowe będą jednak najbliższe miesiące. I tutaj to mi się spodobało, bo wygląda na to, że sektor przemysłowy może doświadczyć odbicia w kształcie V-ki. I to był dopiero był wyczyn. I zobaczmy, jak tam wyglądają te wyniki. Wielka Brytania jest numerem 1, jeżeli chodzi o sierpień. Tutaj tak trzeba to przewinąć. Tam mają 55,2, co jest kolejnym krajem. Mamy Turcja, Włochy, Holandia, Irlandia. Gdzie jest Polska? Polska jest, no, gdzieś można powiedzieć na szarym końcu, chociaż 50,6. Więc nie jest chyba aż tak źle i zlecimy. Właśnie, polski przemysł znów rozczarował, chociaż najnowsze dane z polskiego przemysłu okazały się gorsze od oczekiwań ekonomistów. Mimo to PMI dla naszego kraju utrzymały się powyżej kluczowego poziomu. To jakby był jakiś twór cyfrowy, jakiś CFD na właśnie PMI, to dopiero jakby było, że rozczarowane oczekiwania, to by był szorcik niezły. I lecimy dalej. Inflacja spadła poniżej 3%. Inflacja w sierpniu wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym, podał GUS. To drugi w tym roku wynik z dwójką z przodu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu tego roku w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku wzrosło 2,9%. Wynika z komunikatu GUS-u. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek cen o 0,1%. Dla porównania, miesiąc wcześniej odnotowano roczną inflację na poziomie 3%. Ekonomiści spodziewali się w sierpniu powtórki tego wyniku. Po raz ostatni inflację poniżej 3% obserwowaliśmy w maju. Tegoroczny szczyt inflacji przypadł na 4,7% w lutym, gdy osiągnęła ona najwyższą wartość od 2011 roku. Tak to wygląda na grafie. I lecimy dalej. Gartner. W najbliższych miesiącach inflacja na świecie i w Polsce może być na podwyższonym poziomie, czyli lubimy te wypowiedzi. Zobaczmy. W najbliższych miesiącach w czasie wychodzenia z kryzysu pandemicznego inflacja na świecie i w Polsce może utrzymać się na podwyższonym poziomie, napisał w najnowszym wydaniu miesięcznika Gazeta Bankowa członek Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusz Gartner. I jak widzimy, co tu jeszcze tam mówi? Producenci przerzucają na konsumentów wszystkie opłaty szkodnikowe związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w sklepach i zakładach usługowych, a przed nami jeszcze wprowadzenie podatku cukrowego oraz opłaty mocowej, które również mogą wpłynąć na wzrost cen. Z kolei w przyszłym roku mamy zaplanowany wzrost płacy minimalnej do 2800 zł, co może wywołać antycypacyjną presję płacową. Uważa Gartner. No i mamy więc odłożony popyt i ograniczoną podaż. I lecimy dalej. Eurostat. Bezrobocie w Polsce spadło. Polska pozostaje krajem o drugiej najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej. Na 15 milionów unijnych bezrobotnych na nasz kraj przypada niewiele ponad pół miliona. W lipcu tego roku stopa bezrobocia w Unii wynosiła 7,2% wobec 7,1% w czerwcu. W samej strefie euro stopa bezrobocia wynosiła 7,9% wobec 7,7% miesiąc wcześniej. Rynkowy konsensus dla strefy euro zakładał wzrost do 8%. I tak to wygląda. I zerknijmy sobie na graf. Stopa bezrobocia widzimy tutaj w państwach i widzimy, że na pierwszym miejscu z najniższą stopą są Czechy, potem jest właśnie Polska i potem jest Malta, Bułgaria, Niemcy, Holandia, a najgorszy wynik notuje Hiszpania, Włochy, Szwecja, Litwa, Łotwa, czyli tutaj widzimy bardzo fajnie na grafie to jest przedstawione i chyba nic więcej nie trzeba tutaj dopowiadać, bo wszystko właśnie graficznie jest to pokazane bardzo przystępnie. Lecimy dalej. Sklepy tracą miliardy, a rząd zakazu handlu w niedzielę nie cofnie. Sprzedaż odzieży i obuwia zmaleje w tym roku o 5,5 miliarda złotych. Spadną też obroty w sklepach meblowych i budowlanych. Mimo to rząd nie chce słyszeć o luzowaniu zakazu handlu w niedzielę. Podał we wtorek Rzeczpospolita. Powrót do niedzieli handlowych wpłynąłby pozytywnie na pobudzenie dynamiki sprzedaży również w innych okresach i dałby możliwość szybszego odrabiania strat spowodowanych pandemią, uważa cytowany przez tutaj Rzeczpospolitą Anna Szmeja, prezes tutaj tego instytutu. Czyli no zobaczymy, czy się ugną tak naprawdę pod presją
Czas pokaże. Lokaty miesięczne, to co lubimy najbardziej, to tak na szybko, żeby nie przedłużać. Wciąż nieopłacalne, mimo podwyżek, zobaczmy tam oczywiście obwarowania, jakie są rekordziści. Najlepsze lokata 1 miesiąc na 10 tysięcy z dodatkowymi warunkami. Jak spełnisz warunki, no to możesz liczyć u rekordzisty na 1,2%, potem masz 3 dziesiątki, 15 setnych, 10 i o, nawet masz 5 setnych. Pamiętaj, że to jest w skali rocznej i do tego jeszcze odlicz sobie podatek, belki. Lecimy tutaj dalej. Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 tysięcy dodatkowych z dodatkowymi warunkami. Popatrzmy. O kurczę, zawrotne. 40, 20, 1/100. No też pięknie. To tak ci pokazuje, tylko trzeba po prostu być tym świadomym, co można zrobić z oszczędnościami i ile możesz na tym zyskać. Popatrzmy. Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 100 tysięcy. Jak masz 100 tysięcy, to właśnie na to możesz liczyć. 1,2%. Oczywiście, jak spełnisz sobie tutaj odpowiednie warunki, a najlepsza oferta z drugiej strony to 5 setnych. No i lecimy dalej. Producent gier People Can Fly złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego, czyli co to oznacza? Będziemy mieć kolejnego debiutanta na warszawskim parkiecie. I widzimy, że studio zostało założone w 2002 roku, a w 2007 roku większościowym wspólnikiem spółki stał się Epic Games, amerykański producent gier oraz twórca Unreal Engine. Popularny silnik do budowy gier, na którym bazują produkcje People Can Fly. Kolejnym etapem rozwoju firmy był wykup menedżerski od Epic Games w 2015 roku przez Sebastiana Wojciechowskiego. Spółka posiada zespół około 250 pracowników i współpracowników, w tym około 190 osób pracujących na produkcję gier w 4 studiach i 2 startupach. Studiach firma ocenia, że taka struktura daje możliwość realizacji co najmniej 2 gier z dużym budżetem produkcyjnym, tzw. segmentu AAA, jednocześnie, czyli bardzo pozytywnie. No czekamy, czekamy, zobaczymy, kiedy im pozwolą wejść. Myślę, że to będzie no, bardzo ciekawy debiut. Tylko, żeby nie trafili czasami no, na takie czasy, które teraz mamy, bo widzimy, że to jest nieciekawie. Jakby weszli jeszcze no, 3 miesiące temu, no to by był rajd, jak sami to pamiętamy. PKP Cargo chce dokonać rewizji strategii grupy na lata 2019-2023. Bardzo dobrze. PKP Cargo chce dokonać rewizji strategii grupy właśnie na wymienione lata z powodu pandemii szkodnika. I w wywiadzie prezes spółki Czesław Warsewicz dodał, że grupa pracuje nad poprawą EBITDA w drugim półroczu tego roku, a tegoroczne inwestycje mają sięgnąć 0,8 do 85 EBITDA. Nadzwyczajna sytuacja związana z pandemią szkodnika i jej wpływem na światową i polską gospodarkę oraz prowadzona polityka klimatyczna przez Unię Europejską mają znaczący wpływ na realizowane przewozy w najbliższych miesiącach. Dlatego chcemy dokonać rewizji strategii. Strategiczne kierunki rozwoju, w tym przekształcenie się PKP Cargo z przewoźnika kolejowego w operatora logistycznego nie ulegną zmianie, a przewozy intermodalne będą jego istotnym elementem. Po półroczu stanowiły one blisko 20% pracy przewozowej grupy. Musimy jednak dostosować naszą strukturę do zmieniającego się otoczenia, aby móc efektywnie działać jako grupa. No i zobaczymy, PKP Cargo to bardzo ciekawa spółka, którą warto obserwować w moim odczuciu. Jak to dobrze zmienią i jeżeli oczywiście sytuacja na rynku się zmieni, to może być to naprawdę ciekawy kąsek. Tym bardziej warto obserwować, szczególnie w długiej perspektywie czasu. I lecimy dalej. Grupa, co tutaj mamy? Emerson złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. No i to jest bardzo negatywna informacja. Oczywiście. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Notowana na New Connectie Emerson złożył wniosek o upadłość. Zarząd pośrednika w handlu nieruchomościami tłumaczy, że ma to związek z pandemią szkodnika. Dalej lecimy. Przychody gry Fishing Clash w sierpniu wyniosły około 9 milionów dolarów. To jest oczywiście przychody tej gry. Producentem jest Ten Square Games, czyli TS Games, wynosiły w sierpniu około 9 milionów dolarów. Tyle samo co miesiąc wcześniej. Czyli widzimy, że to jest po prostu maszynka do robienia pieniędzy dla spółki. Lecimy dalej. Widzimy, że akcjonariusze Elementalu Holding ogłoszą wezwanie do sprzedaży akcji po cenie 2,42. Czyli jeżeli jesteś posiadaczem tych akcji, no to tak to wygląda. I na koniec, na deserek już mam informację z Quarticona. Ważna informacja o nowych umowach handlowych na rynku czeskim i słowackim. Jak również można się tutaj wczytać, to jest zacieśnienie współpracy na rynku węgierskim, co jest bardzo pozytywne dla spółki. Zresztą dzięki wyżej wymienionym umowom podpisanym na rynku na czeskim i słowackim Quarticon staje się coraz większym dostawcą usług na rynku Europy Południowej, Południowo-Wschodniej z zakresu wsparcia e-commerce. Bardzo pozytywna. Zresztą warto obserwować tą spółkę, bo czasami może kiedyś jeszcze
być na niej bardzo ciekawie. Zresztą e-commerce chyba nikt nie miał wątpliwości, że teraz to jest najdynamiczniej rozwijający się rynek. I lecimy z tym, co się dzieje na rynku światowym. Zobaczmy, co tam wyprawiają i co tu mamy, co tu mamy, co tu mamy. Ropę mamy i widzimy $46 za baryłkę. Cały czas mielą tutaj ręża w górnym ograniczeniu powyżej tego tutaj ręża, co było domknięcie luki z krachu na ropę. Czyli nadal jeszcze czekamy, aż w końcu odpalą. A jak odpalą, no to prawdopodobnie będą testować, co tam wyznaczyliśmy. 50, chyba 50. Lecimy dalej. Daksik. Daksik dzisiaj, no, daksik w zatrzymaniu. To jest tutaj, aż się pokrywa z tą linią, że nie widać. Czyli mamy totalną niepewność na daksie. 12 947 punktów w tym momencie. I mamy to już jest, no, jeżeli dzisiejsza sesja by się zamknęła również na minusie, to już jest piąty, czwarty dzień z kolei w korekcie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli chodzi o S&P 500, no to S&P 500 ciśnie do góry. Wczoraj wyznaczyli historyczny szczyt nowy na poziomie 3524 punkty, w tym momencie 3506 punktów i rosną. Zobaczymy, co dzisiaj nam tutaj pokażą do końca dnia. Nasdaq, no cóż mógłby robić Nasdaq innego, jak nie wyznaczać nowego historycznego szczytu. 12225 punktów. Mamy nowy historyczny szczyt na Nasdaqu, a sesja cały czas trwa. Srebro. Srebro dzisiaj rośnie również 28 i prawie pół dolara za uncję. Złoto również nam ciśnie do góry $1976 za uncję. Waluty. Frank dzisiaj tanieje 4,04. No, ciekawie. Euro do w zawieszeniu 4,39. Funt, no, mocno drożeje 4,94 i dolar w osłabieniu, chociaż już wyciągają 3,67. Jeżeli chodzi o WIG20, no to dzisiaj totalny odwrót i zaraz zobaczymy w szczegółach, jak to wygląda na rynku. Zerknijmy sobie jeszcze na rynek krypto, bo jeszcze aż jestem ciekawy, co oni tam wyprawiają. 75 chciwość cały czas na rynku jest. Bitcoin dzisiaj 11880 i rośnie 1,2, czyli zbliża się do 12 tysięcy, ale za to Ethereum pompka jest niezła. Ile jeszcze? Z 2 dni temu, to było chyba na piątkowej sesji, było poniżej $400, już jest $100 w górę. To policz sobie, ile to jest procent. Oczywiście w czwartek te długoterminowe zwroty będę pokazywał, jak co każde spotkanie, ale już jest $468 za sztukę, 7 mocnych procentów do góry, bardzo ładnie. W topowej dziesiątce nie ma nic, co by się zachowywało lepiej, a w topowej setce, zobaczmy, co tutaj jest. Ja cię kręcę, sushi swap, co to w ogóle jest? 137% dzisiaj. DeFi Money 58, no, DeFi to zawsze jest po prostu teraz kupowane. BitShares 28, UMA 26, 24 Serum. Zresztą ci to przewinę, popatrz. No, to jest rynek krypto, czyli coś tam się zaczyna dziać. Jak jeszcze nie uczestniczysz w tym rynku, a rozważasz, to tutaj masz podpięte giełdy, z których korzystam. Śmiało możesz się rejestrować, zacząć przygodę, zapoznawać się z platformami, bo jak widzisz, rynek nie śpi i nie czeka. Nie czeka na spóźnialskich. O, i coś mi się tutaj pozmieniało. Jak mi się pozmieniało, to pewnie już nic nie zobaczymy. Zobaczymy zaraz. Dobra, przesortujmy. Zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje na tym rynku pod względem spadków. Rezerwy Rights 10% na minusie. Potem mamy BZX Protocol 9,76, Swipe 8,7, Blackstock i to są te największe, jak widzisz, korekty na tym rynku, no ale przy tak dynamicznych rajdach, jakie co po niektóre projekty zaliczają, no to nie ma się co dziwić. I lecimy teraz z rynkiem polskim, zobaczmy, bo chyba wszyscy czekają, są ciekawi, jak mocno dzisiaj rynek został, no przetestował cierpliwość swoich inwestorów i nadszarpnął tak naprawdę ich oczekiwania. Zobaczmy, jak chcesz coś dodać do list, które tutaj prowadzimy, czyli Hit of New Connectu i WIG-u, czyli spółek, które być może mają szansę, żeby odczarować wrzesień. No a pamiętajmy, że wrzesień no, nie rozpieszcza inwestorów i chyba nigdy nie rozpieszczał, tak więc no, trzeba tutaj niestety uzbroić się w cierpliwość i albo przeczekać ten miesiąc, przeczekać ten okres, albo on po prostu obserwować bacznie, co tam się dzieje na wolumenach, na obrotach, czy odpalają co po niektóre spółki, czy też nie, no bo wrzesień nie jest zbyt ciekawym miesiącem, a no chyba, że odczaruje go panujący nam szkodnik i rok wyborczy w Stanach i może być inaczej, no trzeba na pewno uzbroić się w cierpliwość i raczej nie miałbym zbyt wygórowanych oczekiwań w stosunku do września, przynajmniej ja nie mam zbyt wygórowanego, czekam na miłe zaskoczenie, że mnie wrześniu po prostu zaskoczy czymś pozytywnym, ale raczej nie liczę na wiele. I zobaczmy, ktoś, mamy jakichś śmiałków, którzy dodali nam jakieś spółki, zobaczmy, kto się odważył w tych okolicznościach. PESOKAL 01, proszę o dodanie Mercatora, spółka dobrze znana, już dziś mocno rozgrywana, widać po obrocie i dziennej rozpiętości. 7 września raport mamy na Mercatorze, no to poobserwujemy sobie. Peter dodaje, hej John, dodaj do hitów spółkę Quarticon. O, to czytaliśmy przed chwilą, poszła kolejne info o umowach handlowych na rynek czeski i słowacki, może być ciekawie, dzięki. Dodajemy oczywiście. I Mariusz dodaje, hej, poproszę o dodanie IDH,
Development z New Connect. To spółka planuje się rozwijać, wykazuje dobre wyniki, a cena jest dosłownie groszowa, czyli dodajemy też. Pozdrawiam serdecznie. Jak chcecie również coś dodać, chcesz coś dodać, to zapraszam do komentarzu. Uzasadnij, dodaj spółkę i będziemy ją bacznie śledzić, obserwować. I zerknijmy sobie, co tam na produkcyjnych słychać. Ciasteczka. Wszystko w czerwieni, a ciasteczka cisną do góry. Ze spółki groszowej już kosztują 4,50, no po prostu niebywałe. No ale każda spółka ma prawo na swój rajd, dlaczego nie? A ciasteczka już mają kilkaset procent wzrostu za sobą, 7% do góry, Tarczyński 2%, Żywiec bez zmian, a w odwrocie mamy Giel Kosmet 11%, PC Sexo 10%, Boruta 7,7%, również Cambridge, liderzy obrotu to jest 8,400 na PC Sexo, Formas Bańkę 400 i niestety, jak się popatrzy na wykresy, i tu mówię już ogólnie, nie mówię tutaj o jakiejś konkretnej spółce, no to jak się zerknie na to wszystko i sumuje te korekty, które tak powoli wolnie się usuwał ten rynek już od sierpnia, no to wygląda to naprawdę no, słabo i w portfelach podejrzewam, że również robi dosyć konkretną, raczej negatywną robotę. Jeżeli chodzi o hity, no to mamy Mercatora i dzisiaj rzeczywiście się obroni poniżej, pomimo negatywnego sentymentu na rynku, 4% do góry, 14 milionów obrotu, hity WIG-u z ubiegłego tygodnia, widzimy, że wszystko na czerwono, Synectic 2%, 4,06 Magna, Biomet Lubin 5,7, MD Energia 7%, Datawalk 7%, Farmena 8%, nawet INC się nie oparło, 9,84 na minusie, w obrotach liderem jest Biomet Lubin 23 miliony, czy 5 baniek na Datawalk. Jeżeli chodzi o hity New Connectu, to widzimy, że Columbus 1,80 5 na plusie, CWA 1,5, Medcamp 3,85, Carpathia 4,6, Letus 5,45, Dedast 6 i Imagis 9, a i też obrotu to Columbus, 5 banieczek i bańka 400 na Medcampie, no i obecnie zgłoszone IDH bez zmian 0 i Quarticon 5% na minusie, czyli widzimy, że też nie ustrzegł się korekcie. I lecimy teraz z pogromcami. Na plusie tylko Mercator, a wszystko inne w odwrocie. Najmocniej obrywa Beard 12,5%, Farmena 8,24%, Datawalk 7,6%, Hemp i Nogin 6%, to są te największe straty. Liderzy obrotu to Biomet Lublin 23%, tutaj miliony 14 Mercator, Datawalk piąteczka. Na budownictwie 9% Libet do góry, Dekpol 9% czy MFO 8,49%, a w korekcie mamy Vistal 9,30%, Herkules 7% czy 7% na MD Energia. Liderzy obrotu w dniu dzisiejszym, popatrzmy sobie, co tutaj jest liderem, Budimex 3,5 miliona i Mirbud 2 miliony 600. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to Atal 6,94 na plusie, Elkop 5,94 na plusie oczywiście, obie spółki i ED Invest w odwrocie 4,35, GTC 3,64, a liderzy obrotu to jest Atal. No naprawdę kosmiczny obrót jak na Atal i pamiętamy to, jak patrzymy na zestawienie nieruchomości, to w ogóle chyba żadna spółka nie rozpieszcza obrotem. Widzimy prawie 8 baniek, naprawdę kosmiczny obrót. Teraz mamy dywidendy, czyli zobaczmy Kruk, dzisiaj bardzo ładnie 5,69 do góry, Pragmafa 5,63, NTT 2,75, a w odwrocie mamy cóż? Popatrzmy, cyfrowy 6,40, szósteczka na Dlewnie, Karpatia 4,64, a liderzy obrotu w dniu dzisiejszym to Lotos 34, banki 23, cyfrowy Polsat, Kruk 14, 8 euro cash. I zerknijmy sobie na gaming, popatrzmy, dzisiaj no, na plusie mamy bardzo mało spółek, Sherry 4,69, Allianz 3,45, Polslash 2,67 i jeszcze powyżej Zara Falcon, CD Projekt, Forever and One More i H-Games bez zmian. Przewinę. Zerknij sobie, bo zaraz to przesortujemy, bo tych spółek jest coraz więcej i widzimy, że kolejni debiutanci szykują się w kolejce. Shockwork 13% w dół, Starward 11%, Ovidworks 9,21%, Warsaw 9,8%, Team Fabric. Jeżeli chodzi o obroty, no to mamy tutaj 123 miliony na CD Projekcie, 6 TS Games, Playway, 4 banki, 11bit, 2 banieczki, również Polslash, Bluber, Creepy Jar powyżej 2 milionów, ECA Games prawie 1,5 banki, sam indeks dzisiaj, czyli kto rozgrywał kontrakt, to shorty były w grze, 1,26 na minusie, 33 224 punkty. I zerknijmy sobie na banki, wszystko na czerwono. Wszystko bez wyjątków. Najmniej stracił Alior, zaledwie 700, Getin Nobel 88, czy Getin 95, a tutaj najmocniej oberwał Boś 4,41, BNP 4,21, handlowy 3,90. Liderzy obrotu to jest PKO BP 74 miliony, 59 PKO SA, Santander 15. Jeżeli chodzi o indeks 3772 punkty, 2,5% na minusie. W OZE, któż się ustrzegł tym spadkom? Zobaczmy, Remer Soral obronił się 6,69 na plusie, LQ na niewielkim obrocie 2% i Columbus 1,85 na plusie. Wszystko inne w odwrocie.
Lotosie. Brass oberwał najmocniej 11%, Nowa Wisy 8, 8 również Figen i Biomas 7,5, Termo również 7, a liderzy obrotu, zobaczmy, Columbus 5 banieczek, 2 banieczki Grodno, MR System banieczka 600 i Unimot bańkę 100. Lecimy teraz z tym, co się dzieje na indeksach, zobaczmy, czy wszystko było w odwrocie. Moto tylko się uchowało, 4,82, short oczywiście, no bo wiadomo, spożywka 0,28 na plusie i zerknijmy, popatrz, wszystkie indeksy na czerwono. Nie ma tak naprawdę nic w dużej ilości, co by się wybroniło. Energia najmocniej obrywała 5%, leki 4%, chemia również czwóreczkę, telekomunikacja również powyżej 3,5% na minusie. Sandvik 20 oberwał ponad 1,5%, 1772 punkty. Esvik 80, 1,07 na minusie, 14560 punktów. I Envik 40, 3675 punktów, 82 na minusie. Jeżeli chodzi o teraz WIG 20, to widzimy, że CD Projekt i tylko PGNiG nieznacznie powyżej zera, wszystko inne z WIG-u 20 w odwrocie. Najmocniej w korekcie Tauron, bo dzisiaj oberwał aż 8,47 na minusie. Cyfrowy 6,40, CCC 4,28 na minusie, PGE 4%, mBank 3,72, a w obrotach liderem jest CD Projekt 123 miliony, KGH 88, PKO BP 74, 59 PKO SA, czyli widzimy, że przy drożającej miedzi KGH i tak się bardzo mocno utrzyma przy tych spadkach, 0,44 zaledwie na minusie. No, o czymś to świadczy. Lecimy dalej. Z Envigiem 40, zobaczmy, jak tam średnie spółki, czy też coś się obroniło, czy też nie. Intercars, no dzisiaj Intercars poszalał naprawdę mocno, 9% do góry, Kruk 5,69, Mercator 4,4, resztę tak jak widzisz, już tutaj przewijam, zerknijmy sobie. Enea obrywała 7,30 na minusie, Grupa Azoty 5,95, Biomet Lublin 5,79, Mabion 4,87 i to są największe dzisiaj spadki. I jeżeli chodzi o obroty, to Biomet Lublin 23 miliony, 14 Kruk, Mercator 14. I jeżeli chodzi o SWIG 80, zobaczmy sobie, jak ten SWIG 80 się zachowuje. Atal prawie 7%, PBKM 3,5%, Selvita 3,30, Forte 2,61, Mirbud 2,35, reszta, tak jak widać, nie ma tego zbyt dużo i jakichś spektakularnych zmian też tutaj nie ma. Zobaczmy, co było najmocniej w korekcie. Dzisiaj na SWIG-u DataWalk 7,69, R22 6,34, Wielton 6,19 czy OAT 5,87, a liderzy obrotu na małych spółkach dziś to jest Atal 7 900 000, XTB 2% w dół i prawie 7 baniek, DataWalk 5 banieczek, 2 bańki Mirbud, powyżej miliona MS System, CA Games, Elementa, Asbis i Unimod. Jeżeli chodzi o New Connect, czyli indeks dla wszystkich wilków z GPW, zobaczmy. FH Dom 28% do góry. Co tutaj jeszcze mamy? No bardzo skromne te obroty są, bardzo skromne. Widać, że dzisiaj nawet New Connect męczył. Acrebit, tutaj mamy podwyższony pierwszy obrót 11% do góry. Potem mamy ciasteczka, które naprawdę zaskakują. Potem mamy Remer Soral też na podwyższonym trochę obrocie 6%. No ale to możemy sobie przypomnieć, jakie to były obroty. No żadnych fajerwerków, tak powiem szczerze, nie ma na New Connectie nawet. Czyli New Connect również jest w odwrocie. I zobaczmy, jak mocnym odwrocie, bo pamiętaj, że ryzyko na New Connectie jest olbrzymie, olbrzymie. I właśnie będziemy świadkami tego. Partner 40% w dół i to potwierdzone na 1 200 000 obrotu. Czyli bardzo ciekawie. Devoran 23% w dół. Potem mamy Nowina 20% w dół. BioErg 19% w dół. Shockwork 13%. Co mamy jeszcze na obrocie, popatrzmy. Blirt 12%, potem mamy Fit Profit 11% i kolejne spółki, przewinę ci, popatrz sobie. To jest to ryzyko obcowania z New Connectem. No niestety, gdy jest pięknie, gdy wszystko puchnie dwucyfrowo, no to jest pięknie, no ale rynek również potrzebuje czasu, wytchnienia i ochłodzenia nastrojów i sentymentu. No i niestety z tym mamy miejsce. Teraz Laurel Press, liderem obrotu 8 milionów przekroczone, Columbus 5 banieczek, powyżej 2 milionów Polyslash, Bloomber Creepy Jar, Formas i powyżej banieczki mamy Formas powyżej banieczki, Medcam, Biomaxima, GoTrans, Partner, Inogin i SoftBlue. Jeżeli chodzi o WIG, zerknijmy sobie, ja już sobie w tle odpalam oczywiście statystyki, o jaka przepiękny dzisiaj jest lider. Przepiękny lider, jeżeli ktoś wie, co za tym oczywiście stoi, jeżeli są jakieś fajne, ciekawe, istotne informacje z introlu, to bardzo proszę, to by było bardzo ciekawe, co tam ciekawego u nich słychać pod tym kątem. Transakcji dziś zawarto 127 954 sztuki i obroty dziś 944 miliony 578 zł, przepraszam, 1368 zł, czyli do miliarda brakło niewiele. Pierwsza sesja września za nami i takie właśnie są obroty. Przepiękny wzrost introlu na ładnym nawet obrociach, na tą spółkę to już w ogóle
widzimy, że bańka 832%, to mogę tylko i wyłącznie pogratulować, jeżeli ktoś się na to załapał, no to niech się pochwali w komentarzu. Signity również ładnie 19%, nie wiem, czy tam jakaś rekomendacja chyba bankowa poszła i dziwię się aż, że taka reakcja na rekomendacje bankowe, dziwne. Muza 9,40, Energo Instant 9,30, Intercars 9%. Oczywiście mogę się tam mylić z tym Signity, jak tak, to może jakaś inna spółka mi wpada, to proszę o korektę w komentarzu. Libet 9% i co tutaj mamy jeszcze na fajnym obrocie? Atal bardzo ładny obrót, Kruk bardzo ładny obrót, również Mercator się tutaj chwali obrotem i wzrostem. No i nie ma tutaj zbytnich jakichś szałowych wzrostów. Zerknijmy za to z drugiej strony, jak to wygląda, popatrzmy. Jolo 30% w dół na niewielkim obrocie, ale zawsze kolejna spółka 20%, GL Cosmet 11, 11 ITM Trade, Polvax 10, prawie 11 i PCC Exol 10. Przewijmy, zobaczmy co tutaj obrotem straszy. Tauron straszy dużym obrotem, również straszy Arway, też dzisiaj poleciało na trzech bańkach, 7% w dół. Co tutaj jeszcze mamy? Cyfrowy 23 miliony, 6% w dół, no ale nie są to jakieś takie też spektakularne, nie wiadomo jakie zjazdy. No ale sumarycznie, jak popatrzymy na co po niektóre spółki, no niestety wygląda to już słabo. I ten wrzesień wcale na razie po tej pierwszym dniu się nie zapowiada i patrząc historycznie, to w ogóle na wrzesień trzeba uważać. Warto tutaj obserwować rynek, być na bieżąco. Zerknijmy sobie właśnie, jakie informacje na rynek napływają. Dywidendy oczywiście już zaktualizowane. Dzisiaj był ostatni dzień, aby się na Instal Kraków załapać, OX i Seco na dywidendę, a jutro mamy ostatni dzień, żeby się załapać na Amikę, IMS, czyli jeżeli te dywidendy Cię interesują, no to wiesz już, że tutaj na, jak sobie wejdziesz inwestować.com na zakładkę dywidendy, masz tą listę aktualizowaną na bieżąco. Jesteśmy po sporych aktualizacjach, bo mamy bardzo dużo walnych za sobą. Też doszło do kilka spółek. Kruka chyba nie znalazłem żadnej informacji. Jeżeli Kruk już potwierdził, to proszę o info, to oczywiście to zmienimy, że już jest potwierdzona. Tutaj ta dywidenda i zerknijmy jeszcze oczywiście, jakie są informacje oficjalne na rynek, które napływają. Popatrzmy, czy coś jest ciekawego w środę. No nie ma tego zbyt dużo. Mamy tutaj właśnie odcięcie tutaj dywidend, jak również mamy jeszcze kilka wyników spółek, które będą nam tutaj się tym chwalić, czyli nie ma jakichś szałowych informacji, które jutro napływają na rynek, ale pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo pierwszy piątek miesiąca w tym tygodniu, czyli mamy bardzo ważne dane, NFP płynące ze Stanów, mamy oczywiście w czwartek dane z rynku pracy, w piątek NFP, czyli rynek pracy znów, jutro środy też nie rozpieszczają, czyli może być naprawdę bardzo ciekawy tydzień, może i być różnie w Stanach i może być pozytywnie i znów będziemy widzieć. O, zobaczmy jeszcze tego Nasdaqa. O, tak to może wyglądać. Nasdaq może tutaj cisnąć, jak tylko się mu podoba, cały czas bijąc nowe rekordy. O, i tak to wygląda w ujęciu tygodniowym. Aż by się chciało, żeby chyba każda spółka, którą masz w portfelu, wyglądała identycznie jak Nasdaq. Albo pionowy wzrost jak na Tesli. To też by było pięknie. Czyli po prostu warto się uzbroić w cierpliwość, warto gdzieś przemyśleć teraz chyba każde zakupy z każdej strony, obejrzeć tą wydaną złotówkę na spółki, bo to, że jest teraz tanio i spółki jeszcze spadają, nawet te bankowe, no to nie oznacza, że negatywny sentyment, który jest ewidentny na rynku, bo go widzimy, nie spowoduje to, że jeszcze ci, którzy spękają, nie będą oddawać tych spółek na jeszcze niższych poziomach. Czyli no, warto przede wszystkim być na bieżąco, obserwować sobie, jak już polujesz na jakąś spółkę, to gdzieś wrzuć sobie ją w telefon, tak żebyś mógł nawet w ciągu dnia, gdzieś na szybkiej przerwie obiadowej sobie rzucić okiem, czy coś ciekawego się dzieje, czy jakieś obroty wracają na rynek, czy też nie, czy negatywny sentyment na rynku cały czas jest, no bo niestety taki mamy teraz miesiąc i trzeba się uzbroić w cierpliwość i nie spodziewałbym się jakichś rewelacyjnych cudów, chociaż pamiętajmy, rok wyborczy w Stanach, szkodnik nam panuje, a wiemy, że już tutaj na VVI to nieźle, widać to tutaj, oby tylko to się przełożyło również w jakiejś cząstce z powrotem na nasz rynek i żebyśmy też doświadczyli tak pozytywnych ruchów, bo negatywne doświadczymy na pewno. I to jest ta niestety niemiła zależność, że pomimo tego, że tutaj puchnie, zobaczmy sobie nawet S&P 500, że tutaj wygląda pięknie, fajnie, wszystko puchnie, no to jeżeli tutaj będzie zwała, a u nas nie puchnie, to zwała u nas też będzie. To trzeba sobie wprost powiedzieć, jeżeli tam będzie zwała, tu u nas będzie lecieć jeszcze szybciej, pomimo tego, że nie zaliczyliśmy takiego fajnego tutaj rajdu jak na Nasdaqu. I tą świadomość trzeba po prostu mieć na rynku, jeżeli rozgrywasz go aktywnie. Pozdrawiam się serdecznie, trzymam kciuki za wyniki, oczywiście pochwal się, jak tam oceniasz pierwszy dzień nowego miesiąca na parkiecie. Pozdrawiam, trzymaj się, hej.